Szanowni Państwo, mamy w ofercie kilka wyśmienitych prac Stanisława Koguciuka, zwanego Nikiforem z Pławanic. Dziś przedstawiamy wyborny obraz biznesmen z około 1990 roku z serii charakterystycznych dla niego humorów. Interesujący przykład inkorporowania do motywów ludowych zjawiska mocno przecież angażującego wyobraźnię społeczną, zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej i ukazania powszechnych lęków nowego społeczeństwa. Koguciuk jest uznawany za jednego z ostatnich autentycznych twórców ludowych. Rysunkiem i malarstwem interesował się od dziecka, ale dopiero pod koniec lat 60. XX wieku zaczął malować. Jego pierwsze obrazy, pejzaże powstały na niegruntowanych płótnach rękawach od koszuli. Uznanego malarza z Chełma, Juliana Bajkiewicza, nauczył się gruntować płótna, podpatrywał też jego warsztat. Ale wypracował swój własny, charakterystyczny styl. Przez 6 lat prowadził zakład rzemieślniczy malowanie na tkaninach ręcznie i oddawał swe obrazy do wielu sklepów i galerii. W 1988 roku otrzymał z Ministerstwa Kultury i Sztuki bezterminowe zaświadczenie, że wykonuje zawód artysty plastyka w dyscyplinie malarstwo, co otworzyło mu drogę do warszawskich galerii, w których wystawiał swoje obrazy. Tworzył w 5 cyklach. Pejzaże, sceny rodzajowe z życia wsi, obrzędowe, religijne i, jak prezentowany przez nas obraz, tak zwane humory, z których był najbardziej znany. Kompozycja jego prac nawiązywała do ludowych makatek. Malował farbami olejnymi, najczęściej na płycie pilśniowej, czasami na płótnie. Używał prawie wyłącznie czystych barw, nie mieszając kolorów. Obrazy oprawiał we własnoręcznie wykonane drewniane ramki zbite z listewek pomalowanych brązową bejcą, czasami nacinanych w dekoracyjny wzorek. W ciągu ponad 40-letniej działalności artystycznej namalował 1000 obrazów, które pokazywał na kilkunastu zbiorowych i kilku indywidualnych wystawach. Jego prace znajdują się w kilku muzeach w Polsce, ale przede wszystkim w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl. Oddział w dzieła sztuki antyki oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.